Jeśli kto zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki. Rzekli do niego Żydzi, teraz wiemy, że jesteś opętany. Abraham umarł i prorocy, a ty mówisz, jeśli kto zachowa moją naukę, ten śmierci nie zazna na wieki. Czy ty jesteś większy od ojca naszego Abrahama, który przecież umarł i prorocy pomarli? Kim ty siebie czynisz? Odpowiedział Jezus, jeżeli ja sam siebie otaczam chwałą, chwała moja jest niczym. Ale jest Ojciec mój, który mnie chwałą otaczał, który wy mówicie jest naszym Bogiem. Ale wy Go nie znacie. Ja Go jednak znam. Gdybym powiedział, że Go nie znam, byłbym podobnym wam kłamcą. Ale Ja Go znam i Słowo Jego zachowuję. Abraham, ojciec wasz, rozradował się z tego, że ujrzał mój dzień. Ujrzał go i ucieszył się. Na to rzekli Żydzi do niego, 50 lat jeszcze nie ma, że Abrahama widziałeś? Jezus rzekł do nich, zaprawdę powiadam wam, zanim Abraham się stał, ja jestem. Porwali więc kamienie, aby je rzucić na niego. Jezus jednak ukrył się i wyszedł ze świątyni. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. To nie jest żadne odkrycie, ale często się z tym spotykam, rozmawiając z ludźmi, że ci, którzy mówią dużo o sobie, o swoich zasługach, o tym, jacy są wspaniali, jak ich wszyscy cenią, jakie sukcesy odnoszą, to zawsze jakoś takie jest podejrzane. Dlaczego oni to robią? Z kolei odwrotnie. Ci, którzy naprawdę dużo w życiu działają, często o tym milczą. A mówią tak, normalnie tak, jestem zwyczajnym człowiekiem. Tak sobie próbowałem filozofować na ten temat, dlaczego tak to jest. A pewnie dlatego, że ci pierwsi mają takie myślenie życzeniowe. Ja chciałbym być taki. No i tak patrzę na innych, czy oni potwierdzą, czy rzeczywiście uważają mnie za takiego. Może dlatego właśnie tak o sobie mówią. Chcieliby być takimi, daj Boże, żeby byli. A ci inni, którzy już coś mają, no to jako uważają, że to jest jakaś rzecz oczywista, zwyczajna, że są tacy, że coś tam dobrego robią w życiu swoim, że coś tam się udaje. Jest to takie normalne. I dzisiaj w Ewangelii widzimy, że Żydzi dyskutują z Panem Jezusem. Pan Jezus powiada, nie, to nie On mówi o sobie, tylko Ojciec mówi. Ojciec potwierdza Jego czyny. Nie chce się reklamować. Oczywiście czynił cuda, uzdrawiał, nauka Jego była nadzwyczajna. I ludzie to widzieli, doceniali to. On tej reklamy nie potrzebował. To tylko faryzeusze ciągle podkreślali, jacy oni są dobrzy. Pewnie właśnie dlatego, że takimi nie byli. A więc wskazuje na swojego Ojca. A czym wzburzył dzisiaj tak bardzo Pan Jezus, że aż porwali na Niego kamienie? Nie wiem, czy zwróciliśmy uwagę, ale w tym przedostatnim zdaniu, które czytałem,
były takie słowa: zanim Abraham się stał, ja jestem. I w tym momencie porwali na niego kamienie. Pan Jezus użył słowa jakiego? Takiego, jakie im przedstawiał się Bóg Mojżeszowi. Jakie jest twoje imię? Pytał Mojżesz, kiedy patrzył na ognisty krzak. I wtedy Pan Bóg powiedział: powiedz im, że ja jestem. Ja jestem ten, który jest. I Pan Jezus właśnie w odniesieniu do siebie już otwarcie. Potrzeba było kiedyś, w którymś momencie wyraźnie powiedzieć, kim On jest. Żeby nie za długo dyskutować. Ja jestem. Czyli powołał się na ten Boży atrybut istnienia nieustannego, istnienia absolutnego, jedynego w swoim rodzaju. Ja jestem. Wspaniałe określenie. Filozofowie wzięli to określenie na warsztat swój i pojęciami filozoficznymi tak to mniej więcej przedstawili. Spróbuję to w wielkim skrócie powiedzieć. Że kiedy patrzymy na jakikolwiek byt istniejący, na to, co istnieje, no to możemy wyróżnić dwie takie cechy. Jedna to jest, że ta rzecz istnieje w ogóle, bo jest, bo ją widzimy, dostrzegamy, istnieje, jest. A druga to jest istnienie. A druga to jest to, że ta rzecz jest różna od innych. I to powiadają, że to są te dwie cechy, które możemy orzekać o wszystkim, co na świecie istnieje. Że dana rzecz jest i że ma swoją jakąś cechę charakterystyczną. To nazywa się istota. Co jest istotą mikrofonu? Może to brzmi śmiesznie, że on jest mikrofonem, a nie książką, którą mam przed sobą. Ale i zarówno mikrofon, jak i książka, one istnieją. To istnieje i to istnieje. I to jest jednakowe. Natomiast różnią się swoją istotą, że każda z tych rzeczy jest do czego innego przeznaczona, jest inna. W Panu Bogu natomiast jest inaczej. Jak? Pan Bóg po prostu jest. Jego istotą jest istnienie. Ja mam w sobie te dwie rzeczy rozdzielone. Istnieję i jestem taki, jaki jestem. Istotą Pana Boga jest to, że On istnieje. Dlatego to krótkie określenie ja jestem, to oznacza, że jedynie, że Pan Bóg zawsze jest, był i zawsze będzie. Istotą jest istnienie. Tego mikrofonu kiedyś tam nie będzie, popsuje się, zostanie wyrzucony. Książka też zostanie zniszczona. Mnie też na świecie nie będzie. Pan Bóg będzie zawsze. Istotą jest istnienie. I my w Nim jesteśmy zanurzeni. Od Niego to wszystko pochodzi. I cokolwiek by ludzie mówili, cokolwiek gdzieś tam wyjąkiwali w swoich różnych pseudofilozoficznych rozważaniach, to Bóg zawsze był, jest i będzie. I gdy Pan Jezus to właśnie tak o sobie powiedział, Żydzi bez słów dalszych zrozumieli to. On siebie porównuje z Bogiem, który jest w niebie. Dla nich było to bluźnierstwo, a dla nas to jest światło, oświecenie, że jesteśmy w Bogu, który zawsze jest. To istnienie nasze może być bardzo różne, ale od Niego pochodzimy. On nam daje to wieczne życie. Zapowiedzią właśnie i takim dowodem na to, że nasze istnienie nigdy nie zginie, że nigdy nie przepadnie, jest fakt, że Jezus jako człowiek zmartwychwstał. Pokazał, że człowiek też może żyć. W Bogu może żyć wiecznie. Tylko ostatni problem, żebyśmy się tego Pana Boga trzymali. Pan Jezus mówi, niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Bóg będzie zawsze. Obyśmy z Nim razem byli przez modlitwę, wierność, ukochanie Go, trwanie w jedności z Nim. Bo On naprawdę jest. I my w tym Bożym jest
mamy całą naszą nadzieję, za którą Mu dziękujemy. Amen. Zapewnił nam udział w życiu wiecznym przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Amen.